Cześć, przed wami film o silnikach cieplnych. Aby dobrze je zrozumieć, należy mieć wiedzę ze szkoły z przemian gazowych lub z moich poprzednich filmów. Obiecuję, że posiadanie śladowej wiedzy z tematów o przemianach gazowych i zasadach termodynamiki prezentowanych w poprzednich filmach umożliwi wam bez bólu brzucha przejść przez ten film z suchą stopą. Jakbyście jednak nie zrobili i czego byście nie wiedzieli, to postaram się przedstawić ten materiał w taki sposób, by nawet orangutan zamknięty w klatce potrafił skonstruować po tym filmie swój własny silnik cieplny. Zapraszam do oglądania. Z silnikami cieplnymi bezpośrednio wiąże się druga zasada termodynamiki, którą uproszczę jak jakiś analfabeta fizyczny do słów, że jak masz dwa ciała, to ciepło między nimi może przepływać w sposób swobodny jedynie od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze. Jak masz więcej lód i siądziesz na nim gołym tyłkiem, to twój tyłek przekaże swoje ciepło do lodu, a nie, że lód wejdzie w jakiś sposób do twojego tyłka. Na tej zasadzie działają silniki cieplne, bo silnik cieplny to urządzenie przetwarzające energię wewnętrzną w pracę mechaniczną. Tak właśnie pracują silniki spalinowe parowe albo odrzutowe. Silniki elektryczne tak nie pracują, a w innych filmach pokazywałem jak pracują. W silnikach cieplnych, nieważne o którym byśmy w tym momencie mówili, ciepło płynie z rezerwuaru, czyli źródła ciepła do miejsca chłodniejszego, czyli chłodnicy. Mówiąc dokładniej, na przykład w silniku spalinowym, ciepło wydziela się podczas zapłonu paliwa w cylindrze, który staje się źródłem ciepła. W drugim etapie gorące gazy wykonują pracę nad tłokiem, odpychając go, a w trzecim etapie nadwyżka ciepła przedostaje się na zewnątrz przez chłodnicę i rurę wydechową. To coś jak w młynie wodnym. Woda płynie z góry, gdzie potencjał ma większy, na dół, gdzie potencjał ma mniejszy, obracając przy tym koło młynskie. Przy czym nie cała woda wprawia koło w ruch. Dla przykładu, w silniku czterosowowym wyróżniamy kilka cykli pracy. Skrótowo są to sanie, gdzie mieszanka paliwowo powietrzna trafia do komory spalania, sprężanie, w którym tłok przesuwa się ku górze i dochodzi do adiabetycznego sprężania, potem jest wybuch, czyli uruchomienie iskry na świecy, potem jest wypychanie tłoka, czyli adiabetyczne rozprężanie gazu, a tłok dzięki temu przez ruch obrotowy przekazuje moc. Na końcu jest zaś wydech, czyli usunięcie pozostałości po spalaniu mieszanki i przygotowanie całego cyklu od nowa. Podobnie jak było to w młynie, niecała spadająca woda wprawia młyn w ruch, tak samo i niecałe ciepło pobrane ze źródła ciepła może zostać przekształcone w pracę. Można wykazać, choć pewnie łatwe to nie jest, że silnik cieplny nawet w idealnych warunkach posiada pewną maksymalną sprawność niższą niż 100%, którą można policzyć z tego wzoru na przykład. Sprawność idealna silnika cieplnego zależy więc wyłącznie od różnicy temperatur źródła ciepła i chłodnicy. W rzeczywistości z taką superhipersprawnością nie mamy do czynienia i musimy się posiłkować wzorem na sprawność zapisanym w tej postaci. Może to i lepiej, bo tego pierwszego nie ma już w podstawie programowej. Mamy tutaj w liczniku pracę użyteczną, będącą różnicą między ciepłem dostarczonym do układu a odprowadzonym z niego, a w mianowniku ciepło dostarczone do układu. I tutaj pewnie pojawia się pytanie czym do cholery jest praca użyteczna? Najłatwiej wyjaśnić to będzie na wykresie ciśnienia od objętości. Weźmy jakiś prosty cykl, rozpisywany w postaci takiego kwadracika. Z filmów poprzednich wiecie, że są tutaj różne przemiany. Na początku mamy przemianę izochoryczną, w której rośnie temperatura. Od 2 do 3 jest przemiana izobarycznego ogrzewania. Od 3 do 4 będzie przemiana ochładzania izochorycznego. Od 4 do 1 mamy ponownie przemianę izobaryczną, ale tym razem gaz schładza się. Z poprzednich filmów pewnie wiecie, że w przemianie izobarycznej, gdzie wykres p od v leci z lewej na prawą, to gaz wykonuje pracę, a jak wykres leci z prawej na lewą stronę, to pracę wykonują siły zewnętrzne. Jak te dwie prace od siebie odejmiecie, to będziecie mieli pracę użyteczną. Można też powiedzieć, że praca użyteczna jest polem narysowanej figury. Gdybyśmy znali ciepło dostarczone do układu, a ono musi być dostarczone w tych dwóch miejscach, to moglibyśmy policzyć sprawność takiego silnika. Na podstawie tej informacji, gdzie ciepło jest dostarczane, a gdzie odbierane, można określić tak pirazy drzwi, gdzie temperatura gazu jest najwyższa, a gdzie jest najniższa. W tym filmie powiem Wam jeszcze, czym jest cykl Carnota. Otóż cykl karnota składa się z czterech przemian termodynamicznych, w których występują dwie przemiany izotermiczne i dwie przemiany adiabatyczne. Przemianą izotermiczną od adiabatycznej na takim wykresie odróżnić można tym, że przemiana adiabatyczna jest nachylona nieco bardziej niż przemiana izotermiczna. Więcej wam o tym cyklu powiedzieć nie mogę, bo to jest teraz w szkole nielegalne, by o tym mówić. Zostało wykreślone z podstawy programowej i ani mr mru do tego TikTokera, że wam to pokazałem, bo ze szkoły wylecę. Wróćmy lepiej do czegoś bezpieczniejszego, do zadania jakiegoś. Mamy dwa mole gazu jednoatomowego doskonałego, który pracuje w takich przemianach jak na wykresie. Znamy w tym cyklu temperaturę początkową równą 300 Kelvinów oraz ciepła molowe przy stałej objętości i ciśnieniu. W zadaniu tym trzeba obliczyć temperaturę gazu w stanach 2 i 3 oraz pracę użyteczną podczas jednego cyklu termodynamicznego. Ktoś tam jeszcze w tym zadaniu pyta o ciepło pobrane przez gaz w ciągu jednego cyklu i sprawność. Dwa z tych cyklów jesteśmy w stanie w sumie zidentyfikować, jest to przemiana izobaryczna i izochoryczna. Trzeci jest jakiś w sumie dziwny, bo o nim nie wspominałem do tej pory. Aby spróbować obliczyć temperaturę, możemy zadanie pocisnąć z równania dla każdego ze stanu. Wstawimy parametry dla każdego stanu z wykresu i możemy zauważyć, że mamy wyrażenia podobne, z których wynika po drobnych przekształceniach, że temperatura w punkcie 2 wynosi 1800 kelwinów, a w punkcie 3 wynosi 900 kelwinów. Możemy zastanowić się w ogóle czy to możliwe jest, czy czasem nie popełniliśmy jakiegoś błędu. Skoro zwiększyło się ciśnienie i objętość w przemianie od 1 do 2, to faktycznie musiało nastąpić ogrzanie gazu i wzrost jego temperatury. W przemianie z 2 do 3 spadło ciśnienie przy stałej objętości z czego można w sumie wnioskować, że temperatura również musiała spadać, i jak się okazuje, ona faktycznie jest niższa, bo wynosi 900 krewinów przy przejściu od 3 do 1 mamy przemianę izochoryczną związaną z pobraniem ciepła z gazu jego ochłodzeniem i tutaj jak widać wszystko się w sumie zgadza i działa aby obliczyć pracę użyteczną wystarczy tak jak mówiłem obliczyć pole tej figury tutaj jest to trójkąt prostokątny to pole wyrażone jest przez objętości i ciśnienia, i myślę, że zrozumiecie, jak ja tę pracę obliczyłem. Całkiem najgorzej jest z obliczeniem ciepła dostarczonego do układu, a jak wiemy, następuje to w przemianie od 1 do 2, tej dziwnej. I tutaj jest właśnie pewien problem, bo tego ciepła bezpośrednio nie obliczymy. Nie ma w sumie jak, bo nie ma na tą przemianę wzorów. Trzeba więc wykazać się pewną pomysłowością i zauważyć, że przecież jak poznamy ciepła odprowadzone z układu, a przy okazji znamy pracę użyteczną, to jesteśmy w stanie wyznaczyć ciepło dostarczone. Będzie to wymagać nieco pracy, ale da się to policzyć. Najpierw musimy policzyć ciepło odprowadzone z układu podczas przemiany izochorycznej przy przejściu między 2 a 3, a potem obliczyć odprowadzone ciepło z układu przy stałym ciśnieniu. Teraz trzeba wstawić wartości pracy użytecznej i sumy ciepła, które opuściło układ. W ten sposób właśnie otrzymujemy wynik dla dostarczonego ciepła. Prawda, że jest to pomysłowy sposób na rozwiązanie tego zadania? W tym filmie myślę, że poruszyłem wszystko, co ważne o silnikach cieplnych i związanych z nimi obliczeniami, z czym możecie spotkać się w szkole średniej. Myślę, że już rozumiecie, jak to wszystko działa, jak obliczyć pracę użyteczną, ciepło dostarczone i odprowadzone, i jak rozumieć wykresy ciśnienia od objętości zajmowanej przez gaz. Cześć!